odcinek z serii Reklama kontra Rzeczywistość. A dzisiaj zabiorę Was na rodzinną wyspę. Nic Wam to nie mówi? Mi pewnie po tym wstępie też by nie mówiło. Także żeby Wam przybliżyć temat, to pokażę Wam trailer z tej gry. I po zainstalowaniu widzę, słuchajcie, pierwszą ważną uwagę. Czy mam ukończone 16 lat i czy zapoznałam się z regulaminem? Kontynuując, potwierdzam, że zapoznałam się i tak dalej. Musiałabym jeszcze chyba przeprowadzać weryfikację wieku na moim kanale, ale mam nadzieję, że te treści będą, słuchajcie, odpowiednie, żebym mogła je opublikować. Family Island. Ta reklama pokazała mi się, słuchajcie, gdzieś tam w przelocie i później do niej po prostu wróciłam i odtworzyłam Wam jakby zrzut ze sklepu Play. Wyszukiwanie celów misji. Użyj lupy, aby je poznać. I tu generalnie niby ma się bardzo dużo dziać. Mamy się tą wyspą opiekować, mamy gotować, mamy ją modernizować. Ma być tutaj sporo takich właśnie przygód, takich typowo w tych grach przygodowych, więc jestem ciekawa, czy faktycznie dostaniemy to, co zostało nam obiecane. Czy te misje będą łatwe do zrealizowania, no i czy przede wszystkim nam się, słuchajcie, spodobają. Mamy tutaj jakąś rodzinkę, która na tę wyspę się przeprowadziła. Nareszcie dotarliśmy, rozejrzyjmy się i poszukajmy miejsca dla naszego nowego domu. Stuknij kwiat, aby go ściąć. Czyli co, ja muszę ściąć najpierw kwiatki, tak, żeby móc ten dom tutaj postawić. No i oczywiście kosztuje mnie to jakąś energię. Z tego co widzę, mam 60 tych energii, ale one zostają doładowane po jakimś wykonaniu zadania. Bruce Shaman miał rację, tutaj naprawdę jest uroczo. Skarbie, im wyższy etap domu rodzinnego, tym wspanialsza stanie się nasza wyspa. No czyli co, działamy dalej, musimy zbudować tutaj ten dom rodzinny. Najpierw musimy zacząć od fundamentów. I zobaczcie, te diamenty mi się cały czas doładowują. Ja myślałam, że one jakby będą się zabierać za te zadania i będę musiała jakoś inaczej je zdobywać, ale nie. Tutaj będziemy musieli ulepszać budynki do lepszego etapu. Muszę tutaj ulepszyć, słuchajcie, jakiś kołowrotek. A, to dopiero na poziomie czwartym. Muszę zebrać kamienie i to już mnie kosztowało, zobaczcie, 15 tych dolarów. Growych. Patrzcie, tutaj muszę ten kołowrotek ulepszyć, ale poczekajcie, dlaczego ja nie mogę ulepszyć domu? Skupiamy się na jakichś kołowrotkach. No ale dobra, no robię zadania, słuchajcie, po kolei. Ja tutaj jakiś sznurek potrzebowałam do tego i ten sznurek gdzieś wleciał mi do jakiegoś skarbu. Co tutaj mam za kolejne zadanie? Dobra, ten sznurek jest już zaliczony, a tutaj ulepsz skład, aby przechowywać więcej zapasów. No i słuchajcie, już awansowałam sobie na drugi poziom. Dostałam dzięki temu kolejną nagrodę w postaci tych piorunów i to jest jakby moja energia na kolejne budowanie. Czy ja mogę tutaj ulepszyć sobie ten budynek? Już nie, nie mogę. Słuchajcie, cały czas mi tutaj każą ulepszyć do poziomu pierwszego ten kij, a to mnie kosztuje jakieś tutaj diamenty i muszę kupić te przedmioty, żeby móc dalej to robić. Tutaj muszę ścinać dalej jakieś drzewa, krzewy i tak dalej. Patrzcie, tutaj mam jakiś prezent, więc ja go sobie odbiorę. Dobra, to są kolejne te pioruny mocy. Ulepsz skład, aby przechowywać więcej zapasów. No dobra, no to tutaj muszę użyć sznurka i kamieni. Mamy kołowrotek i skład. To oznacza, że możemy ulepszyć etap domu rodzinnego. Okej, czyli to nie jest tak, że mogę sobie robić to, co chcę, tylko jakby kolejność tych zadań jest określona w zależności od tego, co ja tutaj mam. I zobaczcie, kolejnym etapem... dobra, zalogować się chcą. Patrzcie, ten dom nam, słuchajcie, urósł, zrobił się większy. Otrzymałam dzięki temu 50 tych piorunów i 5 diamentów. Więc spoko, jeśli chodzi o to ulepszenie, idzie to dosyć szybko. Słyszycie? Ktoś hałasuje na wielkim fioletowym drzewie. Sprawdźmy to. No i to jest jakby moje kolejne zadanie. Ja tych piorunów mam już całkiem sporo. Ulepsz etap domu rodzinnego. No i czemu nie mogę tego zrobić? Aha, bo muszę coś zrobić tutaj. Tu jest jakiś gaj bobrów, słuchajcie, i to one hałasowały.
Witamy w Gaju Bobrów. Tutaj zapewniamy zasoby dla domowej wyspy. No super, czyli oni będą mieli tutaj, słuchajcie, jedzonko. Ale żeby je mieć, no to my musimy ich tutaj nakarmić, tych boberków. Dobrze, że jest taki samouczek na początku, bo ja totalnie nie wiedziałabym, gdzie się tutaj poruszać. Zużywaj energię na domowej wyspie i wyspach przygód. Napełnij pasek postępu, aby zebrać jedzenie dla bobrów i nakarm bobry, aby zdobyć więcej zapasów. No czyli to jest taka reakcja, słuchajcie, wiązana. A żeby móc podróżować, potrzebujemy tratwę. A żeby ją ulepszyć, to muszę mieć kępkę trawy, kij i kamień, więc muszę to wszystko tutaj użyć, żeby ulepszyć tą tratwę. Bruce, mam dla Ciebie zagadkę. Rudę, ciepłe i nie możemy się bez tego obejść. Rudę? Oczywiście, to Ty, kochana. Ale miałam na myśli plemienny ogień. Dzieci zauważyły dym na sąsiedniej wyspie. No i tutaj będziemy pewnie musieli się na tą wyspę dostać. To jest wyspa pochodni. Czyli wydaje mi się, że będziemy tutaj mieli kolejne, słuchajcie, misje do zrealizowania na tej wyspie. I zobaczmy, co my tutaj musimy zrobić. Jesteśmy, obawiam się jednak, że nie zdążymy się tutaj rozgościć. A to czemu? Ta specjalna wyspa zwana przygodą jest dostępna tylko przez określony czas. A, czyli ja tutaj mam gifty do zebrania i muszę się pewnie spieszyć. Bo jak tego nie zbiorę w odpowiednim czasie, to pewnie mi to wszystko zginie. Ale ja tutaj mam, słuchajcie, tych diamentów mnóstwo do zebrania. Muszę je wykorzystać, żeby do tego dojść, ale dzięki temu mogę dojść do kolejnych nagród. Patrzcie, ja tutaj sobie gdzieś tam to drzewko zetnę i dzięki temu będę mogła iść dalej, żeby zdobyć tamte diamenty. Coś bardzo podobnego było w Homescapes przez moment. To był taki chwilowy jakby event i też, żeby gdzieś dojść po diamenty, trzeba było na przykład likwidować jakieś drzewa, krzewy i tak dalej. Nie mogę dosięgnąć, coś stoi na drodze, nie mogę się tam dostać. Zobaczcie, no coś tutaj mamy do zebrania, a żeby do tego dojść, to pewnie gdzieś od drugiej strony, może tutaj? Patrzcie, niby wydałam 13 tych piorunów, ale tutaj po drodze mam jeszcze, słuchajcie, kolejne do zebrania, więc dzięki temu, no mimo wszystko i tak mamy tego więcej, bo zobaczcie, ile tutaj dostałam? Nie wiem, czy było ich 13, no chyba było. Mogliby pisać ilość zebranych tych piorunów. Mnóstwo tego tutaj jest, ale no dobra, ja wracam, słuchajcie, tam ulepszać ten mój dom, bo mam sporo tych diamentów. I co, jestem tylko na wyspie pochodni i mogę wrócić do domu. No dobra, jestem tutaj, a kolejnym moim zadaniem tutaj jest zbudowanie warsztatu kamieniarskiego. A żeby to zrobić, no to znowu muszę wydawać diamenty tym razem. Ale mam tutaj jakiś gift. Zacznij robić pięściak. Co to jest pięściak? Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi teraz, bo nie mogę tego kliknąć. No to idziemy spróbować ulepszyć kolejny etap domu rodzinnego. Ale patrzcie, cały czas mnie tutaj... cały czas mnie tutaj przenosi, ale ja tutaj zdecydowanie mam za mało diamentów. Czyli co, żeby ulepszyć dom, muszę najpierw ulepszyć tartak. Ale mam kępka trawy, tylko na to mnie stać. Nie stać mnie na kij już. A, no a tak, a rubiny muszę kupić. No i proste. Czyli wygląda na to, że już teraz jestem w kropce. Bo nie mam rubinów, a one są mi potrzebne, żeby kupić. Patrzcie, a kolejne rzeczy do kupienia, które są dostępne tutaj w sklepie, no to dopiero na etapie trzecim. Ale jesteśmy na etapie trzecim. A może wymagany etap domu trzeci, a my jesteśmy na drugim. Tutaj też nie mogę nic zrobić, bo nie mam tych diamentów, więc nie do końca wiem, jak ja mogę je zebrać. Poczekajcie, przeczytamy tu wiadomość. Nie, tutaj nic takiego nie ma. No chyba, że te diamenty znajdę też na tej drugiej wyspie, na tej wyspie pochodni, bo mam tak naprawdę tutaj 0% tylko zrealizowany.
Tutaj też coś do ulepszenia potrzeba. A żeby gdziekolwiek tutaj dojść, no to też są potrzebne znowu diamenty. Znaczy te rubiny. Zbierz monety ze skrzyń. No dobra, zebrałam. Oczyść drogę przez wrota. Gdzie ona jest? A, i tutaj muszę użyć tych starożytnych monet do tego? No, a tutaj mi znowu brakuje, słuchajcie, jednego diamencika. Nie wiem, co te zasoby mi tutaj dają, te zbieranie tych krzaczków. Napełnia mi się tam jakaś punktacja, ale może to są jakieś określone rośliny, z których będą wtedy będzie robiony ten pokarm dla bobrów. Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. A oczyścić drogi przez wrota nie mogę, no bo brakuje mi diamentów. Ej, nie, mogę, bo teraz tylko za dwa mogę to kupić. A, no i tutaj będzie sporo giftów. Obejrzyj chatę. Za 15 piorunów. Spoko, bo tych giftów jest tutaj dużo, ale to nadal są tylko te pioruny. A ja w jaki sposób ja mogę te diamenty, słuchajcie, zbierać, te rubiny, żeby one pomagały mi w tych kolejnych etapach, to do końca nie wiem. No chyba, że one są tutaj gdzieś w jakichś dalszych etapach. No bo ja cały czas realizuję tutaj te zadania, ale no... ale nie do końca wiem, gdzie te wszystkie rzeczy mogę zebrać. O, widzicie znowu. Granit, aż 40 rubinów bym potrzebowała, a ja mam tylko jeden. No mam tutaj sporo do zebrania, ale to nadal są tylko te pioruny, więc to mi totalnie nic nie daje. Mogę pozbierać sobie te wszystkie skrzynki, monety, więc tych giftów trochę będzie, ale no to nadal nie są rubiny, które pomogłyby mi dalej zbierać. No, tak samo tutaj. Brakuje mi starożytnych monet. Ja bym je uzbierała, ale no tych granitów nie widzę nigdzie. Chociaż może to jest ten granit. Poczekajcie. I wtedy ja wystarczyłoby, żebym to zebrała i nie musiałabym tego kupować? Poczekajcie, zobaczymy, czy teraz tutaj udało mi się to uzbierać. Nie. Mam tylko 4. A teraz jak kliknę na to, to czy będę miała więcej? Ej, dobra, zbiera się ten granit. Czyli to wszystko, co mi jest tutaj potrzebne, jest do zebrania na tych misjach, tylko po prostu trzeba tego szukać i równoważyć ilość tych rubinów. Właśnie, tylko rubinów nie wiem, gdzie zdobywać. Równoważyć ilość tych błyskawic do tego, co potrzebujemy do wykonania kolejnego etapu. Okej, dość rozbudowana fabuła gry. Generalnie dostałam to, czego się spodziewałam po reklamie, więc tutaj na bardzo duży plus. Dajcie znać, czy lubicie takie przygodowe gry, takie przygody na wyspie, tak jak tutaj. Bo oczywiście, jeśli będziecie chcieli, no to wrócimy sobie do tej gierki i zobaczymy, co przyniosą nam kolejne poziomy. Ja za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. No i oczywiście do zobaczenia jutro o godzinie 18. Pa, pa!